Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Na prezentacji albumu autorstwa pana Adama Plesz-Kaczyńskiego Czas bestii, terror w okupowanej Polsce w latach 1939-1945. Jak sam autor zasygnalizował w jednej z rozmów, między innymi z panem Maciejem Foxem w ramach podcastu czytelniczego Ekspres Czytelniczy IPN, zasygnalizował, że album może być średnią nazwą na tego typu publikacje. Edytorsko oczywiście, niemniej no, album kojarzy się czymś prezentującym ładne widoki, ładne obrazy. I nazwał to na potrzeby tej publikacji albumem monograficznym, prezentującym okrutność niemieckiego, sowieckiego okupanta na terenach polskich podczas II wojny światowej. Album, który powstał z inicjatywy, pomysłu pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego. Pan prezes jest dzisiaj z nami obecny, także panie prezesie, oddaję głos, zapraszam. Drogi panie dyrektorze, panowie dyrektorzy, szanowni państwo, tą przerażającą i okrutną okupację niemiecką i sowiecką w czasie II wojny światowej amerykański historyk nazwał zapomnianym Holokaustem i to przerażające zjawisko można opisać na wiele sposobów i pokazać na wiele sposobów i choć statystyka jest najbardziej bezdusznym z nich, to jeśli uświadomimy sobie po raz kolejny wszyscy, że w czasie II wojny światowej zginął co piąty obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, a Polska po roku 45 miała tylko 30 tysięcy osób z wyższym wykształceniem i 100 tysięcy osób ze średnim wykształceniem, a dziś są to wartości pomiędzy 4 a 5 milionów, jeśli uświadomimy sobie po raz kolejny, że zginął co piąty ksiądz katolicki i co piętnasty nauczyciel, to nawet w tym bezdusznym, statystycznym ujęciu przekonamy się, jak straszna była dla Polaków okupacja niemiecka i sowiecka. Ale Instytut Pamięci Narodowej za sprawą naszego wydawnictwa, pani dyrektor Karoliny Imianowskiej i wspaniałych autorów, poszukuje także innych dróg pokazania tego, co bardzo emocjonalne, straszne i okrutne. Stąd chciałem przekazać wyrazne uznania panu dyrektorowi Biura Edukacji Narodowej, doktorowi Adamowi Plesz-Kaczyńskiemu, że podjął się tego trudnego zadania wyselekcjonowania takich zdjęć, takich obrazów, które prezentują w sposób emocjonalny, przejmujący, ale przede wszystkim zgodny z prawdą, bo taka jest misja Instytutu Pamięci Narodowej, to co działo się w latach 1939-1945. Bezpośrednia, zgodna z prawdą, dyskusja o tym, co wydarzyło się w Polsce w tych latach jest, drodzy państwo, niezbędna z kilku, z całą pewnością przyczyn, także z przyczyny geopolitycznej i dyplomatycznej, bo żyjemy niestety w czasie, kiedy relatywizuje się odbiór II wojny światowej w nieco innej formie, ale zarówno po stronie naszej wschodniej granicy, jak i po stronie naszej zachodniej granicy. I gdy weźmiemy pod uwagę, że w tym albumie są jasno określone ofiary i sprawcy, to musimy mieć też przekonanie, że nie jest to oczywiste i w Niemczech, i w Rosji. I niestety, drodzy państwo, dlatego cieszę się, że ten album ma swoją promocję i swoją prezentację w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w tym właśnie miejscu, które w ramach założenia znanego publicznie i politycznie resetu miało być też miejscem, które relatywizuje tak wiele przekazów historycznych, które w niektórych miejscach i w niektórych fragmentach tego muzeum rozkłada akcenty nie tak, jak wymagałaby tego prawda historyczna. I to tylko odwaga dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej, pracowników, dzisiaj na czele z panem profesorem Grzegorzem Berentem, doprowadziła do sytuacji, w której prezentacja tego albumu w tym miejscu ma także wymiar symboliczny, bo mimo, że opowiadamy o niemieckiej i sowieckiej okupacji w sposób wyraźny, zdecydowany i odważny, to tego od nas wszystkich wymaga historyczna prawda. Więc jeszcze raz gratuluję odwagi, profesjonalizmu, no i też skuteczności panu dyrektorowi Adamowi Plesz-Kaczyńskiemu, a dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Drodzy państwo, gratuluję tego, że to muzeum opowiada w bardzo atrakcyjny sposób prawdę o polskiej historii. Wielkie podziękowania dla dyrektor Karoliny Imianowskiej
za to, że publikacje Instytutu Pamięci Narodowej wychodzą regularnie, około 30 publikacji miesięcznie, co przeraża w takiej statystyce efektywności działania wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, choć mamy też świadomość, że nie każde jest tak atrakcyjne jak to dzisiejsze. Zachęcam Państwa do wysłuchania dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezesie. No to przejdźmy do wysłuchania rozmowy. Zacznę od zaproszenia Pana autora, dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Panie doktorze. Recenzent publikacji, profesor Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Panie profesorze. I dzisiejszą rozmowę poprowadzi, moderuje Pan dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. I Panie dyrektorze, oddaję głos. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja również pragnę wyrazić swoją ogromną radość z tego, że Czas bestii doktora Adama Pleskaczyńskiego, Terror w okupowanej Polsce 1939-1945, mamy zaszczyt prezentować w Muzeum II Wojny Światowej. Po raz kolejny mam okazję prowadzić rozmowę z doktorem Adamem Pleskaczyńskim wokół napisanej przez niego książki. Pamiętam, 2 lata temu w Gdyni rozmawialiśmy o poprzednim, chciałem powiedzieć albumie, ale będę się tutaj odnosił do tego, o czym mówiła przed chwilą pani dyrektor, o kolejnej publikacji zatytułowanej Krajwarty, poświęconej terrorowi w jednym z okręgów Rzeszy, czyli tej części ziem polskich, która została bezpośrednio wcielona do Rzeszy Niemieckiej. I dzisiaj po 2 latach od wydania tamtej książki, która w obszarze formy prezentacji treści miała podobny wyraz, dzisiaj mamy okazję pokazać Państwu, mamy okazję porozmawiać o książce, która swym zasięgiem problemowym, tematycznym obejmuje całość ziem okupowanych przez Niemców w latach całość ziem polskich okupowanych przez Niemców w latach 1939-1945 z uwzględnieniem również okupacji sowieckiej i z uwzględnieniem tych mordów, które były dokonywane przez Polaków, przez nacjonalistów ukraińskich. Swoje pierwsze pytanie chciałbym skierować do autora. Chciałbym zapytać o to, dlaczego ten pomysł, który dotyczy, tak to obrazowo nazwijmy, pewnej wielkiej mapy zbrodni II wojny światowej, zbrodni dokonanej na narodzie polskim, nie został uwzględniony w postaci monografii z przypisami, która dokumentowałaby w sposób bardzo naukowy tego tematu, który oczywiście jest od wielu lat eksplorowany, ale tak jak mówił przed chwilą pan prezes, jest to temat, który musi być ciągle przypominany, a dzisiaj zwłaszcza. Dlaczego napisałeś, pozwól, że będę się zwracał do ciebie po imieniu, Adamie, dlaczego napisałeś Czas bestii, dlaczego wydałeś Czas bestii właśnie w takiej formie? Co jest tego powodem? Jaka była inspiracja związana z przyjęciem takiej konwencji? Dziękuję ci, Marku. Inspiracją była pan prezes. Pan prezes zresztą powiedział przed chwileczką, że to był pomysł pana prezesa. Przepraszam, ale na pewno tu jest praprzyczyna, chociaż nie, praprzyczyna wydaje mi się leży w tej książce o Warteland, dzieje zbrodnie. To była w pewnym stopniu książka przełomowa w Instytucie i tak przypuszczam, bo przecież nie wiem, co pan prezes sobie tam myśli, jak to myślał, ale wydaje się, że spojrzał na tą książkę i stwierdził, że skoro powstała tego typu publikacja, która cieszyła się dużym zainteresowaniem,
że dlaczego nie spróbować czegoś bardziej obszernego, czegoś, co będzie dotyczyło całości ziem polskich w granicach II Rzeczpospolitej. I rzeczywiście to było ogromne wyzwanie. To była najtrudniejsza książka, którą napisałem w życiu, ale nie ze względu na pisanie tej książki, bo tej książki do końca się nie pisze. Z tą książką był problem tej natury, że należało tą książkę przede wszystkim przemyśleć, co tam powinno się znaleźć przy ogromie zbrodni, ogromie informacji, które powinny być zawarte, przy wielopłaszczyznowości tego zagadnienia, przy wielu wątkowości. I to była rzecz jakby fundamentalna. I pytanie, ale wracając do twojego pytania, dlaczego nie napisana? Ponieważ powstało bardzo dużo książek na temat okupacji niemieckiej czy sowieckiej. Powstało tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy artykułów naukowych, opracowań. Natomiast się dziwiłem, ponieważ tyle lat po wojnie i nie powstała taka jedna, duża, obszerna publikacja przedstawiająca przecież ogrom tych zbrodni w postaci ikonograficznej. Tego było, to jest zastanawiające. Ja do dzisiaj sobie nie mogę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się nikt tego nie podjął. No ale Instytut Pamięci Narodowej podjął się tego zadania i okazało się, że mamy do przeglądnięcia dziesiątki tysięcy zdjęć. Około 50 tysięcy zdjęć przeglądnąłem. Większość pochodziły z naszego archiwum, bardzo bogatego, najbogatszego w Polsce pod tym względem, ale również sięgałem po zdjęcia, które znajdowały się w innych muzeach, archiwach, instytucjach, zbiorach prywatnych, kolekcjach. No ale zdjęcia to nie wszystko tak naprawdę. Najważniejsza była treść, najważniejszy był przekaz, najważniejsze było to, co ta książka ma przekazać, o czym ma informować. I teraz, jeżeli my piszemy książki, to możemy sobie poprowadzić narrację w taki sposób, jaki zaplanowaliśmy. Natomiast tutaj musimy się posiłkować obrazem, ikonografią. A z tymi zdjęciami to jest tak, że na niektóre tematy zdjęcia są, wiemy, że takie zdjęcia istnieją, a w przypadku wielu, wielu, wielu innych sytuacji tych zdjęć po prostu nie ma. I nie wchodząc już w szczegóły, czy te zdjęcia powstawały, czy te zdjęcia zaginęły, czy te zdjęcia są fizycznie dostępne, albo w ogóle, czy te zdjęcia są opisane. Bo dużym problemem w pracy w archiwach było to, żeby te zdjęcia zidentyfikować. I dlatego też badając te zdjęcia, trzeba było podjąć się takiej analizy, takiej samej analizy jak źródeł pisanych, jak dokumentów, relacji, ponieważ bardzo często opisy znajdujące się przy tych zdjęciach przedstawiały, były wątpliwe. I mając już cały ten zestaw ikonograficzny, należało to tak pokazać, żeby można było powiedzieć o jak największej ilości tych jakże skomplikowanych historii w konkretnej kolejności, w konkretnym układzie. Więc na całą pewnością to było najtrudniejsza praca, z jaką miałem do czynienia, nie wspominając o kwestiach natury psychicznej. Przecież te zdjęcia są straszne, po prostu one są straszne. To są zdjęcia przerażające, to są zdjęcia, które pokazują okrutne rzeczy. Ja teraz tak się zastanawiam, czy bardziej okrutnym zdjęciem jest zdjęcie przedstawiające egzekucję, czy zdjęcie przedstawiające ludzi zmierzających na śmierć, mających tą świadomość, że za chwileczkę zostaną zamordowani. Czy okrutne nie są bardziej zdjęcia przedstawiające dzieci oderwane od rodzin, porwane od polskich rodzin i przekazywane niemieckim rodzinom w celach germanizacyjnych. Tak więc cała, jakby do tego jeszcze przy tym powstawaniu książki, cała ta jakby ta otoczka psychiczna jest bardzo ciężka. To była bardzo ciężka książka i na pewno to jest lektura bardzo ciężka, z tego mam świadomość. Ale pytanie, czy warto takie książki robić? Tak, właśnie dlatego, że jest to książka, która pokazuje prawdę. Prawdę w sposób najbardziej oczywisty i jednocześnie brutalny, bo to jest prawda zawarta na zdjęciach. Format książki też jest istotny. Jest to książka duża, przecież przeglądnięcie 50 tysięcy zdjęć, wyselekcjonowanie kilkunastu w pierwszym etapie, później skoncentrowanie się na kilku tysiącach zdjęć, zakończyło się wybraniem ponad 1000. Czyli w sumie niedużo, ale te zdjęcia są ogromne. One mają duży format. I zdjęcie, które oglądamy w takim formacie, ono pokazuje o wiele więcej. Widzimy więcej szczegółów. Możemy się przypatrywać tym zdjęciom z przerażeniem, ale też są nośnikiem całej masy informacji. Dlatego wydaje mi się, że to wszystko jest kompletne. To w tej książce wszystko jest przemyślane pod względem przekazu, pod względem atrakcyjności, jeżeli możemy użyć tego słowa, i dotarcia do ludzi, którzy wiedzą, i tych, którzy nie wiedzą o okropnościach II wojny światowej na ziemiach polskich.
Profesorze, zwracam się tutaj do recenzenta Czasu Bestii, profesora Grzegorza Berenta. Chciałem zapytać, na czym w ocenie recenzenta polega największa wartość poznawcza tej publikacji, na ile autor wykorzystał najnowszy stan badań w kontekście właśnie wykorzystanego materiału ikonograficznego i w kontekście tego, o czym pisze w poszczególnych częściach swojej książki. Mówiąc o publikacji, znajdujemy w niej jako osoby, ja, ale też inne osoby zajmujące się II wojną światową, znajdą w niej oczywiście zdjęcia ikoniczne, które są przypominane od dawna, ale też trzeba powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić, żeby tych zdjęć nie pokazać w syntetycznym opracowaniu ikonograficznym ilustrującym bezmiar zbrodni dokonanych na ziemiach polskich we wspomnianym okresie. Natomiast przy tym wszystkim, co już znamy, interesując się historią II wojny światowej i okupacji na ziemiach polskich, udało się wyselekcjonować z materiału rzeczy, które albo w ogóle nie były pokazane nigdy, albo były pokazane na przykład w publikacjach 60 lat temu i w zasadzie zostały zapomniane. Ukazały się wówczas w latach 50., na początku lat 60., w publikacjach o nakładach niezbyt dużych, albo zostały kupione przez indywidualnych odbiorców, a przypuszczam, że szerzej poszły do bibliotek publicznych, w tym na przykład do różnego typu instytucji, które na przykład po roku 89 zlikwidowały, a księgozbiory trafiły do zmielenia. I w efekcie jest tak, że po prostu dzisiejsze pokolenie nie ma możliwości zapoznania się nawet z tymi publikacjami. Więc tu jest to, co nazywamy stanem badań ujęte, plus ten twórczy wkład autorów, którzy wykonali ponownego odczytania owych wspomnianych 50 tysięcy fotografii wykonanych przez różnych autorów. Oglądając ten materiał, Państwo zobaczycie, że do pewnego momentu autorami aktów zbrodni są sprawcy, a od pewnego momentu ofiary, czyniąc to z ukrycia, czy też rodacy ofiar w momencie, gdy dokumentacja jest możliwa, co no, jest bardzo łatwo wyjaśnić, biorąc pod uwagę, że na przełomie 1941 i 1942 roku Himmler wydał stosowne rozporządzenia, aby nie dokumentować momentu popełniania zbrodni, egzekucji, a jeżeli już, to należało to czynić w warunkach ścisłej kontroli nad pozyskiwanym materiałem, czy zdjęciowym, czy filmowym, bo zdali sobie sprawę, że te zdjęcia, o ile wpadną w ręce przeciwników, będą materiałem dowodowym w ewentualnych procesach, a przecież to zatrzymanie ofensywy pod Moskwą, odrzucenie ich na tamtym kierunku, odzyskanie przez Sowietów kontroli nad częścią swojego obszaru i też zorientowanie się w zbrodniach już dokonanych przez Niemców, natychmiast przez propagandę sowiecką było wykorzystane. I też nie zapominajmy, że w styczniu 1942 roku alianci ogłosili, a dokładniej przedstawiciele państw okupowanych przy takiej asyście alianckiej ogłosili, że zbrodnie wojenne III Rzeszy i sojuszników będą bezwzględnie ścigane po pokonaniu tego państwa. Więc gdy pytać o wartość, to, że doceniono wysiłek naszych poprzedników, niejednokrotnie naszych nauczycieli, którzy już część materiałów pokazali, ale te publikacje nie są po prostu dostępne. I pytanie też tutaj można powiedzieć
jak wiele z tamtych publikacji ukazało się w tak dużym nakładzie, żeby potencjalnie dotrzeć do kilku tysięcy szkół na terenie dzisiejszej Polski, czy też do instytucji poza granicami naszego kraju, na przykład do ośrodków polonijnych, czy też do szkół, no, nie, czy instytucji niezwiązanych ze środowiskiem polskim, ale przez to uczynić się dostępnym dla badaczy, czy też czytelników innej narodowości. I to jest to, co dla mnie było istotne, że zajmując się kilkadziesiąt lat tematyką II wojny światowej, po prostu znajdowałem materiał nowy. Nie ukrywam, że jako recenzent też zadałem pewne pytania, bo miałem wątpliwości co do zakwalifikowania niektórych z tych obrazów. To też pokazuje, jak wiedza na pewien temat moja rozmija się z wiedzą kolegów, którzy gdzieś docierali do źródeł, bo na przykład postawię tu taką kwestię, która jest dla nas na Pomorzu, na terenach, które zostały przez Niemców wcielone do Rzeszy. Taka, jak to się stało, że niektóre zdjęcia podpisane przedstawiają w pełni umundurowanych, wyekwipowanych w sposób regularny ludzi, kwalifikujących ich jako członków Selbstschutzu, gdy wiemy, że to jest formacja powołana we wrześniu ad hoc, po części poza kadrą dowódczą, taka cywilbanda, która odegrała swoją krwawą rolę przerażającą, szczególnie na Pomorzu i Kujawach, ale o której wiemy, że no tak naprawdę po kilku tygodniach została przez kierownictwo III Rzeszy rozwiązana. Więc skąd te zdjęcia podpisane, że to są członkowie Selbstschutzu? Tak, to jest na przykład ta wątpliwość, którą stawiałem, czy tam w innym miejscu mamy oto scenę zakwalifikowaną jako przeszukanie gospodarstwa wiejskiego, na których widzimy ludzi w zasadzie, powiedziałbym tak, jak gdy w polskich ubraniach, gdybym miał kwalifikować, z różnymi rodzajami broni, natomiast zdjęcie też podpisane pierwotnie, że to jest przeszukanie dokonywane przez członków służb niemieckich. I teraz dopiero wiedza tutaj autorów i weryfikacja tego materiału, jednak przeświadczenie o tym, że to jest w tych wypadkach zgodne z tym, co napisali, no pokazuje, jak zajmując się daną tematyką, cały czas się jednak uczymy rzeczy nowych, bo materiał pochodzi z nowego zasobu nam nieznanego, z nowej przestrzeni, gdzie rzeczy biegły inaczej niż tam, w tej przestrzeni merytorycznej, którą mieliśmy okazję rozpoznać. Więc dla mnie też ten element poznawczy rzeczy nowych był tu szalenie istotny i zgodzę się, tak jak padło to stwierdzenie, że mamy tu do czynienia z sytuacją, w której ogarnięte są zagadnienia od początku niemieckiej napaści i szczególnie ważny jest ten rozdział zamykający, bestie do końca opowiadający o okrucieństwach, o zbrodniach dokonywanych do ostatniego momentu przed opuszczeniem Polski. Przy czym no to jest też tak, że często te ostatnie tygodnie są bardzo słabo zbadane i trzeba wchodzić gdzieś tam głęboko w materiał źródłowy, żeby dowiedzieć, co się działo w kwietniu, w maju. Tu pamiętam, recenzowałem przed laty tekę edukacyjną przygotowaną przez koleżanki i kolegów z Muzeum Sztutow i ja tam po prostu z tej teki dopiero dowiedziałem się, jak wyglądały ostatnie dni, kiedy obóz Sztutow był pod kontrolą
niemiecką na przełomie kwietnia i maja 1945 roku. Ale to tak właśnie jest. Od 1 września do 8 maja, biorąc pod uwagę, że ostatni skrawek Polski, czy ostatni garnizon na ostatnim skrawku Polski został opanowany przez Armię Czerwoną dopiero 8 i 9 maja na Półwyspie Helskim. Myślimy o Polsce, myślimy o wypieraniu Niemców, ale przecież Hel to jest Polska. I tam Niemcy złożyli broń wtedy, kiedy podpisywali, Denis podpisywał kapitulację daleko w głębi Niemiec. To jeszcze tam na Helu stali i byli gotowi do walki. Pewnie by tą walkę kontynuowali, gdyby była inna decyzja ostatniego pełnomocnika Hitlera do tych spraw. Ja może odniosę się, bo to bardzo ciekawy temat pan profesor tutaj podjął, a mianowicie faktycznie co do pewnych zdjęć nie możemy mieć 100% pewności nawet do dzisiaj. Jestem przekonany, że w tej książce znajdują się zdjęcia, które będą w przyszłości być może zakwestionowane co do ich identyfikacji. To nie jest tak, że my te zdjęcia, w przypadku niektórych zdjęć mamy 100% pewność. Jest takie jedno zdjęcie bardzo istotne, być może jedno jest to zdjęcie jedno z ważniejszych zdjęć w historii Holokaustu, ponieważ najprawdopodobniej, ale jest to zaznaczone w publikacji, że najprawdopodobniej oznacza ona sytuację mordowania Polaków, którzy ukrywali Żydów. Opis oryginalny tego zdjęcia w archiwum informował o zupełnie czymś innym, natomiast były podjęte przez nas bardzo szczegółowe badania przy pomocy również moich kolegów z Instytutu, które wykazały na przykład, że zdjęcie było wykonane w grudniu. Ja miałem wątpliwości, czy było wykonane w grudniu, ponieważ Niemcy, którzy byli uwieczeni na tym zdjęciu, no były dwa zdjęcia w sumie z tej serii, przedstawiały ludzi w cywilnych ubraniach, w takich jesiennych płaszczach i czapkach. I ku mojemu zdumieniu okazało się, że raporty meteorologiczne Wehrmachtu z okolic Biłgoraja wykazują, że tego dnia rzeczywiście było plus 8 stopni, natomiast zima przyszła taka pełna, śnieżna, mroźna dopiero 24 grudnia tego roku. Poza tym w tym zdjęciu analizowaliśmy również przy pomocy etnografów ubranie dwóch mężczyzn, którzy ciągnęli zwłoki, prawdopodobnie kobiety, i to były stroje biłgorajskie. Tak więc analiza takiego zdjęcia, czasami kiedy ono ma niezwykle, jest ono niezwykle ważne, no jest wielowątkowe, jest bardzo pogłębione. Tym niemniej zaznaczyłem, że jest to najprawdopodobniej zdjęcie przedstawiające najprawdopodobniej tą sytuację. Podobnie na przykład jest ze słynnym zdjęciem przedstawiającym rozebranych mężczyzn żydowskich w Kulmhof. I to jest też istotne, kiedy my na przykład w Instytucie mamy możliwość dotarcia do oryginalnych kopert, oryginalnej dokumentacji, bo na przykład o ile te zdjęcia, które były wykonane przez Niemców, pochodzą z Kulmhof, z transportu Żydów z Łodzi do obozu zagłady, to jedno zdjęcie ma zupełnie inny format, ma zupełnie inne pochodzenie i jest adnotacja, że zostało dołączone i dostarczone prokuratorowi. To też wprowadza pewną wątpliwość, czy to zdjęcie, ona funkcjonuje przez cały czas jako zdjęcie przedstawiające mężczyzn przed zagazowaniem w mobilnych komorach gazowych, ale też mamy wątpliwości, czy to rzeczywiście jest to zdjęcie, to przedstawia tą sytuację. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc no, oczywiście są zdjęcia, co do których nie mamy najmniejszych wątpliwości. Szczególnie taką kategorią zdjęć są zdjęcia z egzekucji odwetowych, które były traktowane przez Niemców jako w zasadzie uzasadnione, legalne. Zdjęcia wykonywano publicznie, informowano ludzi za pomocą sztekaczek, za pomocą afiszy informujących o wykonaniu egzekucji. Spędzano na te egzekucje całe miasteczka, dzieci, kobiety. Tak więc tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, ale badania cały czas trwają i to się nigdy nie skończy. Tak naprawdę im więcej będziemy mieli czasu, możliwości analizowania, to tak jak każde inne źródło. Proszę Państwa, to jest dokładnie tak samo jak z każdym dokumentem. Możemy to interpretować na różne sposoby. Dlatego też w sensie badawczym to jest bardzo, bardzo interesujące, wzbogacające i opierałem się tu na opiniach kolegów, historyków, którzy mają na przykład bardzo ścisłe zainteresowanie dotyczące mundurowania, uzbrojenia i wielu, wielu, wielu innych kwestiach, dlatego że ta książka obejmowała naprawdę bardzo szeroki wachlarz problemów i zagadnień drugowojennych. Przecież mamy tutaj i zbrodnie niemieckie, i zbrodnie ukraińskie,
i zbrodnie sowieckie. Przy czym zbrodnie sowieckie to jest oddzielna kategoria, to jest oddzielny problem, bardzo poważny, ponieważ ze względów chociażby cywilizacyjnych, od tego zacznijmy, Sowieci nie byli, soldaci sowieccy nie byli wyposażeni w aparaty fotograficzne. Pan profesor zresztą przygotował niedawno książkę o jednym z obozów i też ta ikonografia jest bardzo, właściwie to jest powojenna ikonografia ilustrująca... Tak. Zresztą te zdjęcia o okupacji, w ogóle o obszarach, które początkowo były zajęte przez Sowietów, a potem były zajęte przez Niemców, tam również mamy duży niedosyt, jeżeli chodzi o fotografię. Czyli i z czasów okupacji sowieckiej, i z czasów okupacji niemieckiej. Kwestia na przykład strat ludności polskiej na terenie Wileńszczyzny, na terenie dzisiejszej Białorusi. Właściwie brakuje nam całej masy fotografii, no i trzeba było się czymś tutaj posiłkować dodatkowo. I pan profesor nie wspomniał o jeszcze jednej kategorii zdjęć wykonywanych po wojnie. Wykonywanych w ramach śledztw, które były prowadzone, w ramach ekshumacji, które były na szeroką skalę prowadzone na ziemiach polskich. Oczywiście tu też mamy problem, podobny problem. Niemcy nie tylko niszczyli zdjęcia udokumentujące ich zbrodnie, Sowieci nie wykonywali generalnie takich zdjęć. W każdym razie my o tym nie wiemy, żeby takie zdjęcia istniały. One nie wypłynęły na światło dzienne. Natomiast były niszczone również ślady fizyczne zbrodni. Zwłoki były wykopywane, w ramach akcji 1005 były palone, mielone i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym te ekshumacje, których i tak było bardzo dużo w okresie powojennym, to była tylko kropla w morzu tych wszystkich miejsc. Do dzisiaj mamy cały czas ten sam problem, no chociażby na Pomorzu, gdzie zidentyfikowaliśmy już kilkaset tych miejsc zbrodni, natomiast jeżeli chodzi o szacunki, ile osób zostało tam zamordowanych, do dzisiaj są to tylko szacunki i bardzo takie rozciągliwe, to znaczy absolutnie nie mamy wiedzy, ile osób zginęło w poszczególnych miejscach, gdzie te egzekucje były wykonywane. Tak więc również te zdjęcia wykonywane po wojnie z ekshumacji ilustrowały zbrodnie dokonywane przez Niemców, jak również zdjęcia wykonywane przez Niemców na terenach zajętych na Sowietach, na przykład w Katyniu, to też są te zdjęcia, którymi posiłkowałem się, chcąc zilustrować zbrodnie popełnione przez Sowietów. Problem identyfikacji treści zdjęć, o których mówisz, to jest ogromne zagadnienie związane z przygotowywaniem takiej publikacji jak Czas Bestii. Ja chciałem zapytać natomiast o te obszary, które w trakcie pracy nad publikacją były dla ciebie najtrudniejsze, jeżeli chodzi o ich udokumentowanie. Twoja książka to 7 ogromnych części. Która z tych części była najtrudniejsza do zaprezentowania w kontekście prezentowanego tematu związanego z terrorem? Paradoksalnie, inaczej odpowiem, koncepcji, konstrukcji tej książki było kilkanaście. Jedną z takich prób, jakie podjąłem, była próba przedstawienia tego w sposób chronologiczny. To się wydawało łatwe. Jeżeli ujmę to chronologicznie, może to nie byłoby zbyt atrakcyjne, ale z jednej strony informowałoby, że w jednym czasie rozgrywały się zbrodnie w wielu miejscach, bo też tej świadomości nie mamy, bo że i zbrodnie były dokonywane w tym czasie w Generalnym Gubernatorstwie i na ziemiach wcielonych i pod okupacją sowiecką, później na wschodzie, ale tu się okazało ku mojemu zdziwieniu, bo nigdy takiej statystyki nie robiłem, że ilość zdjęć, które się zachowały i je znamy, ilość zdjęć maleje wraz z upływem wojny. Najwięcej mamy z 1939 roku, potem z 1940, 1941 i coraz mniej. To pan profesor tutaj wspominał między innymi z jakiego to powodu, ale generalnie to nie dotyczyło tylko i wyłącznie tych zbrodni bezpośrednich, ale również pośrednich, różnych akcji policyjnych, żandarmerii. I w tym okresie, na przykład weźmy takie powstanie warszawskie, przecież z rzezi woli, no, oglądałem u państwa w muzeum przed chwileczką wspaniałą wystawę, która o Reinhardzie i o rzezi woli i tam nie mamy żadnego zdjęcia de facto z tej ogromnej rzezi. I teraz tam są jakieś pojedyncze zdjęcia z wizji lokalnych. Ja wykorzystałem jakieś zdjęcie prochów, które zostały wydobyte po wojnie w ramach ekshumacji.
jest jakieś pojedyncze zdjęcie przedstawiające, jedno tutaj jest, to jest pojedyncze zdjęcie, co do tego też mam wątpliwości, czy to tak naprawdę to jest to, ale generalnie nawet jeżeli zaliczymy te zdjęcia, to tak naprawdę biorąc pod uwagę ogrom zbrodni, tych zdjęć nie mamy. I takich sytuacji jest bardzo wiele. Dlatego one się znów pojawiają w tym ostatnim rozdziale, kiedy jest mowa o zbrodniach dokonywanych przez Niemców w momencie ucieczki i opuszczania ziem polskich i mordowania więźniów znajdujących się w obozach, w więzieniach. Ale te zdjęcia są też zdjęciami wykonanymi czasami, jak na przykład w przypadku Radogoszczy, kilka godzin po opuszczeniu więzienia przez Niemców. Zresztą tam była dokonana największa zbrodnia, maksymalnie liczona nawet na 1500 ofiar Polaków zamordowanych, zastrzelonych i albo spalonych dosłownie kilka godzin przed wkroczeniem Sowietów do Łodzi. I to znów jakby ta ilość tych zdjęć tam wzrasta. Zresztą w stosunku do wielu zagadnień mamy pewną jakby nadreprezentację zdjęć, szczególnie mówię z tego pierwszego okresu, a później ich nie ma. Dobrze udokumentowane są zbrodnie popełniane na Żydach w porównaniu do tego, czym dysponujemy w kontekście zbrodni dokonywanych na Polakach. Widać, że Niemcom zależało chyba na udokumentowaniu świata, który miał się skończyć. Tak? Tak mi się wydaje, że to fascynowali się tym, odwiedzali getta, robili zdjęcia. Zdjęcia mają często charakter, oczywiście z podpisami, jak się je czyta, propagandowy. I tych zdjęć jest stosunkowo dużo. Natomiast, tak jak mówię, wiele, wiele zbrodni nie zostało udokumentowanych i w takiej publikacji no, trzeba posiłkować się innymi rozwiązaniami, a tym jednym z tych rozwiązań jest na przykład posiłkowanie się obrazami stworzonymi przez świadków po wojnie. Tutaj na przykład w przypadku Auschwitz mamy obrazy wykonane przez byłego więźnia, jednego z najwybitniejszych europejskich rysowników ptaków, no, wykonał wiele rysunków do książek ornitologicznych. Był to człowiek, który przeżył też między innymi Auschwitz, dlatego że potrafił malować, a po wojnie wykonał około 200 ilustracji, które są zdeponowane w muzeum i one przedstawiają sceny, bardzo realistyczne sceny życia i śmierci w obozie koncentracyjnym. To można dodać, że nie możemy tracić nadziei. Sprawcy bardzo ochoczo niszczyli w 1944-1945 roku te zdjęcia, które mieli w swoich zbiorach prywatnych, a być może też w zasobach służbowych, za które odpowiadali, ale niektórzy z nich być może marząc o odrodzeniu III Rzeszy jako IV, gdzieś wsadzali za komin puszki z dowodami swoich wielkich osiągnięć w cudzysłowie, czyli przerażających czynów. W międzyczasie odeszli przez te 78 lat. I dzisiaj przy remontach niemieckich czy austriackich domów za tych kominów te puszki z tymi zdjęciami, innymi dokumentami wypadają albo są wyciągane z kominów. My w swoim czasie na przykład kupiliśmy zdjęcia niewątpliwie wykonane w Polsce, natomiast ja stykówki rozesłałem do znajomych z różnych regionów oddziałów IPN-u, pytając, czy rozpoznają, co to może być za miasto w Polsce. I niestety nikt, mimo że te zdjęcia są dobrej jakości, są ostre, nie był w stanie, spoglądając, rozpoznać tych obrazów, które tam były ujęte. One dokumentowały życie codzienne z niedużego, nadwiślańskiego albo położonego nad inną, dość dużą polską rzeką miasta. Więc ja nie tracę nadziei, jeszcze może dopowiem jedną rzecz. Otóż mamy to wyjątkowe szczęście jako historycy, że zajmując się historią najnowszą, w tym II wojną światową, jeszcze spotykamy osoby 90-kilkuletnie, niekiedy nawet 100-letnie, w dobrej, bardzo dobrej, niekiedy tylko względnie dobrej kondycji intelektualnej,
które nam opowiadają, ale też i opowiadają młodzieży, którą zapraszamy na działania edukacyjne o tym, co było. I prawda jest taka, że oddziaływanie świadków historii, czy to żołnierzy Armii Krajowej, innych formacji niepodległościowych, wywiera znacznie większy wpływ na słuchaczy z młodego pokolenia niż naszych historyków powojennych opowieści, ale to dobro poznawcze w sposób naturalny odejdzie i w tym momencie pozostaną zdokumentowane przez nas wypowiedzi tych osób, materiały zdjęciowe, ikonograficzne, które oni zdecydują się nam powierzyć. To jest też nasze zadanie i powinność. I po prostu będziemy już opowiadać tylko obrazem, albo obrazem w takich publikacjach jak Czas Bestii, albo w obrazach filmowych, które nadają. Dlatego tak ważna jest nasza praca, żeby chwycić te momenty, te sytuacje, zanim one bezpowrotnie przepadną, bo też skądinąd jako historycy wiemy, jak wiele materiału ląduje na śmietnikach po tym, jak świadkowie historii odchodzą, a nowi użytkownicy mieszkań nie są zainteresowani tym, co po sobie pozostawili, niekiedy nawet członkowie najbliższej rodziny w trzecim pokoleniu nie są zainteresowani zdjęciami z okresu II wojny światowej. My sprawiamy, że, a tu autor i zespół wydawnictwa, tego wydawnictwa sprawia, że nawet jeżeli ten pierwszy egzemplarz gdzieś zaginie, to 3000 egzemplarzy tej książki spowoduje, że ten obraz na pewno nie przepadnie. Na przykład opiniując teraz wydawniczo dzieło Tomasza Sudoła o zbrodniach niemieckich na polskich żołnierzach, zbrodniach wojennych jesienią 1939 roku, proszę Państwa, dowiedziałem się, on mi to uświadomił, że ikoniczne zdjęcia według przyjętej, obowiązującej do dzisiaj lekcji opisujące zbrodnie w okolicach Ciepielowa na Kielecczyźnie zniknęły z kopert zasobu dawnej komisji ścigania, komisji badania zbrodni hitlerowskich. Zniknęły. I teraz są tylko te publikacje i te wszystkie, które były wcześniej, dzięki któremu wiemy, możemy toczyć dyskusję teraz o liczbie żołnierzy i tak dalej, oryginalności, ale nie ulega wątpliwości, że na tych zdjęciach są żołnierze, że są tam też żołnierze na tym poboczu drogi. Natomiast materiału wyjściowego nie ma. Więc to jest też kolejne znaczenie i waga takich publikacji. Coś zniknie, coś jednostkowego, a to sprawi, że pamięć i świadomość, że takie zbrodnie, takie obrazy miały miejsce, nie przeminie. Ja mówiłem o świadkach, a my w ten sposób też powodujemy, że ten obraz przeszłości staje przed oczami i często bardzo, bardziej sugestywnie przemawia do młodych ludzi niż uzbrojona w okulary łysa głowa. Tak? No bo to już trzeba by być ciężkim rewizjonistą, żeby powiedzieć, że te zdjęcia przedstawiające egzekucję 70, 100, 200 ludzi na ulicach tego czy innego miasta względnie spacyfikowania wsi, to jest jakiś swoisty fake wyprodukowany w Photoshopie. Tak? Myślę, że będzie mało takich samobójców, którzy zdecydują się tego typu zarzuty wysunąć pod adresem materiału, który był to zaprezentowany. No i to jest też waga tej publikacji. Odczytywać wciąż na nowo i pokazywać kolejnym rocznikom, które dopiero się uczy. Ja, jak powiedziałem, pewne zdjęcia wielokrotnie już widziałem w różnych publikacjach, no ale chodzi o to, żeby 15-latek zobaczył je po raz pierwszy. Profesor trochę wyprzedził moje kolejne pytanie.
szybko nawiążę. Poprzednio rozmawialiśmy o wartości naukowej dzieła Adama Pleskaczyńskiego. Ja chciałem zapytać o obszar edukacyjny. Co książka Czas Bestii powie młodszemu pokoleniu Polaków, młodszemu pokoleniu ludzi zainteresowanych w ogóle II wojną światową, w tym wieku jeszcze taki młodszy? Dużo powie. Powie dużo więcej niż program nauczania wymaga w szkole średniej, podstawowej. Kiedyś w dawnych czasach, że tak powiem enigmatycznie, były organizowane wycieczki niemalże obligatoryjnie w szkołach podstawowych, starszych klasach czy w liceum do obozów koncentracyjnych, do muzeów obozów koncentracyjnych. Dzisiaj tego nie ma. Spotykamy się z sytuacją, że młodzież nie chce poznawać tej treści. Jest to jakby, daje mi to jakby większy komfort psychiczny. Nie znam i nie chcę wiedzieć. To jest straszne. To jest straszne hasło, straszne powiedzenie, które jest coraz powszechniejsze. Nie tylko w Polsce, na Zachodzie. Omijajmy rzeczy trudne. Nie zajmujmy się tym. Jeżeli nie będziemy o tym wiedzieli, będziemy się lepiej czuć. No, oczywiście jak będziemy w konfrontacji z takimi sytuacjami, a jest to, jak pokazuje sytuacja na Ukrainie, bardzo prawdopodobna, no to jak ci ludzie będą się zachowywać? Jaka będzie ich odporność? Jaka będzie ich wiedza? To jest podstawowa rzecz, edukowanie młodych pokoleń, żeby z tą rzeczywistością historyczną się zetknęli, żeby się skonfrontowali i wyciągnęli wnioski, żeby nie tworzyli sobie wizji świata, który jest absolutnie jakąś fantasmagorią, który się tworzy na zasadzie swoich wyobrażeń czy marzeń, że świat może być funkcjonować w taki idealny sposób, że zła nie będzie i że zło możemy to zło zaczarować i ono może zniknąć. Tymczasem rzeczywistość po II wojnie światowej pokazuje, że konflikty zbrojne są, były i niestety będą. Będzie terror, będzie zbrodnia, będzie ona powszechna i ta książka i tego typu publikacje mają temu przeciwdziałać. Mają przeciwdziałać takiej wizji, że to jest tylko przeszłość. Straszna, ponura przeszłość, której nie ma co dotykać, nie ma co się tym zajmować. No przecież całe szczęście są takie instytucje jak Muzeum II Wojny Światowej, które cieszą się ogromną popularnością. Ale mamy też inne muzea regionalne, mamy też miejsca pamięci narodowej i cieszmy się, że ta młodzież się udaje. Tylko też czasami wydaje mi się, że ze względu na brak obrazu, dzisiaj ten obraz jest bardzo ważny, ważniejszy niż słowo pisane, że ze względu na brak obrazu nie odczuwają tak naprawdę tego, co powinni odczuwać. I ta książka ma ten taki ogromny ładunek emocjonalny. Zdjęcia, które się tam znajdują, są wstrząsające. I może to jest najlepsza reklama dla tej książki. Nie jest to książka przeznaczona dla osób wrażliwych, ale może czasami tego typu stwierdzenie spowoduje, że niektórzy ludzie chwycą po tą książkę, sięgną po tą książkę i zaczną się tym choćby trochę interesować. Wracając do wycieczek do tych obozów koncentracyjnych, faktycznie spotykamy się z sytuacjami, że to nawet rodzice nie chcą, żeby dzieci, młodzież już w licealnym wieku wyjeżdżała w takie miejsce. Lepiej, żeby pojechały te dzieci w miejsce, gdzie obok znajduje się wielkie wesołe miasteczko, tak. I to jest właśnie przerażające, ale trzeba się z tym zaznajomić. Wydaje mi się, że to jest nasza misja. Tym bardziej, że ten przekaz zła jest powszedni, gdzieś w internecie. Widzimy codziennie zdjęcia drastyczne, czasami o wiele bardziej drastyczne filmy i zdjęcia z aktualnych wojen, konfliktów zbrojnych, akcji terrorystycznych i one funkcjonują. Natomiast ta historia wydaje się czymś tak odległym, tak abstrakcyjnym, że dopiero zdjęcie połączone z komentarzem, z opisem i z świadomością, taką topograficzną, tu w przypadku Warszawy tego nie ma, bo Warszawa się zmieniła. Też mam trudności z interpretowaniem miejsc w Warszawie, ale wiele innych miast czy miejscowości na podstawie tych zdjęć możemy zidentyfikować, które to jest miejsce. To jest ten rynek, to jest ten plac, to jest ten zagajnik, ten las. To jest dokładnie w tym samym miejscu. I to ma tak zadziałać, że to wszystko rozgrywało się w tamtym momencie tu i tam. Że było powszednie, tak jak każdy mógł być ofiarą zbrodni niemieckich czy sowieckich, bez względu na jego stosunek do władzy niemieckiej, bez względu na to, w jaki sposób jaką miał strategię przeżycia. Ja mówię tu o Polakach, o etnicznych Polakach. Mógł paść ofiarą łapanki, mógł paść ofiarą odwetowej egzekucji, mógł paść ofiarą wielu przypadkowych zbrodni,
a oczywiście mógł być zaangażowany w działalność konspiracyjną. Natomiast ta śmierć mogła dosięgnąć każdego i ta książka o tym mówi, w każdym miejscu Rzeczpospolitej i w każdym momencie tak naprawdę. Nikt nie mógł się czuć bezpieczny. I to jest niewyobrażalny ładunek zła, jaki się tutaj został zilustrowany. W ciągu tych 5 lat okupacji to zło było ogromne, potężne. Książka, jeszcze raz powtórzę, jest bardzo wyrazista, jest bardzo mocna, bardzo przygnębiająca, ale jednocześnie ma ten ładunek optymizmu w tym sensie, że myśmy to wszystko jako naród polski przeżyli. Myśmy dali radę. Myśmy mimo likwidacji elit polskich, właściwie do tego poziomu jeszcze dodatkowo dochodzi ta część elit, które zostały na Zachodzie, nie wróciły do Polski, myśmy z tego się wszystkiego jakoś wyrwali, wyszliśmy na prostą. Przecież jaką traumę musieli mieć ci ludzie po wojnie, to jest niewyobrażalne. Jak można było to wszystko przeżyć? Nasi dziadkowie, którzy przeżyli obozy koncentracyjne, no to są przykłady bezpośrednio z naszych rodzin. Oni o tym generalnie nie chcieli mówić, ale oni zaczęli żyć normalnie. Wykonywali zawody, kształcili się, kochali, cieszyli, uprawiali sporty, rozwijali swoje umiejętności, hobby i tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowite, że po tym wszystkim, co przeszliśmy, po tym wszystkim, ile osób zginęło w Polsce, my jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. Jesteśmy i się rozwijamy. I mamy naprawdę ogromny potencjał i szansę teraz, żeby stać się jeszcze silniejsi, lepsi, radośniejsi, nowocześniejsi i pod każdym względem. Ale o tym musimy pamiętać. Cieszę się, że to wybrzmiało, dlatego że obraz wyłaniający się z twojej publikacji jest niezwykle ponury, ale też powinien nieść ze sobą pewien taki element, który spowoduje, że tę książkę będziemy uważali za ważną również z tego względu, że udało nam się z okresu II wojny światowej jako narodowi wyjść w taki sposób, że dalej jesteśmy w stanie się rozwijać. Profesorze, chciałem zapytać jako recenzenta pracy, czy oprócz tego, o czym mówił przed chwilą autor, z punktu widzenia twojego wieloletniego zaangażowania akademickiego, to jest książka, która przemówi do osób, z którymi na co dzień też spotykasz się jako akademik, coś ma ważnego też do przekazania tym osobom, zainteresowania ich historią? Powiem coś, co może zaskoczyć niektórych. To jest książka, która przemówi w tym sensie, że w jednym miejscu pokazuje tak wiele. A więc ułatwia tym, którzy nie są zbyt pracowici, zapoznanie się ze skalą zła, które wystąpiło na terenie okupowanej Polski, a można powiedzieć, że pars pro toto dla naszej części Europy, którą Snyder nazwał skrwawionymi ziemiami. Natomiast no, to jest jednak coś wyjątkowego, żeby utracić w sposób tak już zweryfikowany historycznie, to wiemy, 17% populacji w sposób ostateczny w wyniku działań przede wszystkim eksterminacyjnych. I to mamy. Co do edukacji, poprzedniego pytania, w ten sposób, no, gdy już papierowe egzemplarze się rozejdą albo większość się rozejdzie, no należy dążyć za wszelką cenę do tego, aby i tom był w PDF-ach dostępny, ale też w moim przekonaniu, panie prezesie, powinno być tak, że te zdjęcia powinny być, jeżeli one są w dyspozycji Instytutu, część z nich, w łatwym dostępie internetowym, tak aby młodzież czy edukatorzy mogli zasysać je do prezentacji, które będą robili we własnym zakresie. I w ten sposób poszerzać skalę oddziaływania i multiplikowania wiedzy, znajomości tamtych dramatycznych. Nie zawsze to jest takie korekt pokazać, nie wiem, wycięto w pewnym sensie z PDF-u stronę. Natomiast jeżeli to byłoby tak, że jest tom, ale na przykład jest wybór też zdjęć, bo jeżeli mamy w przypadku jednej czy drugiej zbrodni kilka obrazów, ale mieć takie jedno zdjęcie do pobrania ilustrujące tą zbrodnię, to byłaby też istotna pomoc w dzisiejszej pracy edukacyjnej, która w szkole, w muzeum, w wielu innych instytucjach opiera się po prostu na prezentacjach,
No bo co, z tą książką nie będziemy chodzić po sali, tak? Każdy uczeń w klasie również jej nie dostanie, ale jeżeli już możemy to ten materiał zgromadzony, opracowany, rzucić na ścianę, na ekran, no to będziemy mieć 20 dzieci, 30 dzieci, które się z cząstką tej wiedzy będą mogły zapoznać. Jak wykorzystać? To myślę, że tak, zwielokrotnienie w ten sposób. Jeszcze taką wycieczkę zrobię, bo ten pogląd i tę tezę upowszechniam. Po prostu no trzeba też przygotować to nasze młode pokolenie mentalnie, żeby walczyło o to, co się należy społeczeństwu. I państwo wobec sytuacji, w której dwa i półkrotnie liczniejsi sąsiedzi, mając liczące ponad 80 milionów obywateli, nie mają w absolutnej większości zielonego pojęcia, co ich dziadkowie i pradziadkowie, babcie i prababcie wyczyniały na terenie na przykład Polski od 1 września 1939 roku, bo tego nigdzie w niemieckiej szkole się nie uczy i żadne niemieckie medium o szerokim oddziaływaniu nie przekazuje informacji o tym, że w Polsce zamordowano nie tylko większość polskich Żydów i setki tysięcy Żydów z innych krajów Europy, ale również zamordowano prawie 3 miliony obywateli polskich, przede wszystkim narodowości polskiej, a dodajmy jeszcze do tego polskich Ukraińców, Białorusinów, a idąc na wschód, przedwojennych obywateli sowieckich nie mają o tym zielonego pojęcia, natomiast przychodzą ludzie stamtąd i próbują rozliczać mieszkańców Polski, którzy są w części kompletnie nieprzygotowani, bo nie mają wiedzy o tym, co było, natomiast pokazuje im się jakieś oderwane sytuacje, oderwane zbrodnie, za które popełniają, ponoszą odpowiedzialność konkretni ludzie i stawiają się pytanie o dlaczego nie czujecie się odpowiedzialni za to, że morderca w tej czy innej miejscowości, taki czy inny łotrzyk albo zbrodniarz popełnił to czy innego. Nie mają wiedzy, nie wiedzą jak strukturalnie instytucje państwa polskiego podziemnego i zagranicznego odnosiły się do zbrodni, co czyniły, żeby przeciwdziałać czynom. I mam wrażenie, że często ulegają, bo rozmawiam z młodszymi kolegami, na przykład historykami, niekiedy też pracownikami instytutu, którzy gdzieś spotykają się ze swoimi rówieśnikami i to tamci ludzie mający znikomą wiedzę właśnie o poczynaniach tych swoich, nazwijmy to, współobywateli sprzed 80 lat, próbują wystawiać jakieś rachunki kolegom, koleżankom z Polski. No po prostu świat staje na głowie. Wiedzy nie mają, ale próbują rozliczać innych. A dlaczego nie wiedzą? No bo system edukacyjny i środków masowego przekazu w Niemczech kompletnie w tym wymiarze zawodzi. I pytanie, czy w tak rozwiniętym państwie to, że on zawodzi, to przypadek, czy też nie? Traktuję to jako pytanie retoryczne. To mogę powiedzieć tyle, że plany wydawnicze są dalekosiężne i książka będzie przetłumaczona na język angielski i niemiecki i trafi na tamte rynki, ale faktycznie książka jest tylko książka, natomiast mam nadzieję, że ta książka, jej zawartość zainspiruje filmowców, zainspiruje ludzi realizujących filmy dokumentalne. Może nie mają świadomości, że tak to wyglądało, może nie pamiętają o tym, może właśnie
ten fakt, że jest to skumulowane w jednej publikacji, może spowodować, że sięgną po tą tematykę, a wykorzystując ikonografię, którą dysponujemy przy obecnych technikach, można zrobić naprawdę bardzo interesujące, edukacyjne, przemawiające filmy, które być może będą pokonywały wszelkie granice bez względu na politykę historyczną prowadzone przez rządy innych państw, o których pan profesor wspomniał. Więc myślę, że ta książka powinna być inspiracją dla wielu ludzi, dla wychowawców, dla edukatorów, dla producentów filmowych, dla dziennikarzy, dla ludzi na zachodzie, na wschodzie, na północy i południu, wszędzie. Panie profesorze, panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Panie prezesie, pani dyrektor, dziękujemy za decyzję i realizację wydania Czasu Bestii. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo.